Pływalnia Delfin była areną rywalizacji w zawodach Kozienice Sprint Cup 2022. W sobotę 23 kwietnia kozienicki obiekt gościł ponad 200 młodych pływaków, reprezentujących 12 klubów, głównie z Mazowsza i Lubelszczyzny. Startowali zawodnicy 15-letni i młodsi. Każdy miał prawo rywalizować w maksymalnie 3 konkurencjach. Do wyboru był dystans 50 metrów we wszystkich 4 stylach oraz 100 metrów stylem zmiennym. Naturalnie z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz 5 kategorii wiekowych. Łącznie wręczono aż 50 kompletów medali. Ponad 1/4 uczestników stanowili reprezentanci 2 kozienickich klubów. 43 osoby pływały w barwach Delfina, a 15-osobową drużynę wystawił akwator. Kozieniczanie pierwszy raz mogli zaprezentować się na pływalni, w której na co dzień trenują. Bardzo dobrze wypadł Delfin. 19 krążków, w tym po 5 złotych i srebrnych i wysokie 5. miejsce w klasyfikacji medalowej. Trzykrotnie na najwyższym stopniu podium stanęła Basia Balcerzak. Wygrała 50 metrów stylem dowolnym i motylkowym oraz 100 metrów zmiennym. 12-latka została najlepszą zawodniczką w swojej kategorii wiekowej, a wśród wszystkich startujących uplasowała się tuż za podium. Otrzymała także powołanie do kadry młodzików województwa mazowieckiego. Złote krążki wywalczyli także Bartosz Jasek, pierwszy w stylu klasycznym w gronie 12-latków, oraz Maja Wasiłek, najlepsza w stylu dowolnym. Maja zajęła także 2. miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej. Jedyny krążek dla akwatora zdobyła Ewa Kbessi. 13-letnia zawodniczka zajęła 3. miejsce w stylu klasycznym. Pozostali zawodnicy akwatora poprawili swoje czasy, a w progresji wyników klub uplasował się na 4. miejscu. Najlepszą zawodniczką kozienickiej imprezy została Julita Niewczas z klubu pływackiego RAF Swim z Rawy Mazowieckiej. Puchar wręczył jej wiceprezes Enei Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz. Najlepszym zawodnikiem okazał się Bartłomiej Bogatek z LKS Opocznianka. Puchar odebrał z rąk Doroty Stępień, zastępcy burmistrza gminy Kozienice. Organizatorem zawodów byli gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Partnerem imprezy była Enea.